13. Pan radny Andrzej Kowalik. W ramach zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej, szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacji w roku 2014 realizowane będzie zadanie wykonanie Wojska z opieki plażowej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ulica Bulwarowa. Listę rankingową sporządzono w związku z kontynuacją rozpoczętej inwestycji w 2013 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani radna Ciężak. Ja mam pytanie, czy tam będzie do tej inwestycji jakieś dofinansowanie, czy my jako dzielnica wszystko finansujemy? My finansujemy wszystko. To znaczy w tym roku robimy pierwszą część tego wojska za kwotę 77 800 zł, czyli połowę wojska. Z odwodnieniem, z drenażem, z tubejami i drugą połowę przyszłym. Pan Mączka się starał do dofinansowania? Pan Mączka nie starał się nawet do dofinansowania do tego, do tej inwestycji. Pan Mączka dostał dofinansowanie do innych inwestycji, które się odbywają na mosie. To wojsko, proszę Państwa, będzie wojskiem, na którym będzie można rozgrywać mecze piłki nożnej piaskowej, jak i również piłki siatkowej piaskowej. Tak to jest przewidziane w plażowie. To jest za szkołą, i to, proszę Państwa, jak Państwo wiecie, u Pana Mączki te wszystkie obiekty są wykorzystywane przez dzieciaki i on już dzisiaj ma też pomysł na to, jak to ma realizować na tej połowie wojska. Jak tylko będzie, to będzie już też grało. Jakieś dyskusje nie widzę, zamykam dyskusję. Znaczy jakieś głosy, zamykam dyskusję. Przechodzimy do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 13? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pan radny za. Pan radny za. Nie zobaczyłam.